Hi there! Witam, kochani, po tygodniowej przerwie. Zapraszam Was na kolejną lekcję języka angielskiego. W ostatnim tygodniu spędzaliśmy czas w kuchni. Dzisiaj przyszła kolej na kolejne pomieszczenie w naszym domu, bo w takim klimacie pozostajemy, w klimacie domowym. Kolejne pomieszczenie, w którym spędzamy bardzo dużo czasu. Na sam początek chciałabym, żebyśmy zapoznali się ze słownictwem, które będzie nam potrzebne do dzisiejszej lekcji. Zacznijmy. Living room. Pokój dzienny. Zgadza się. Spędzamy czas w pokoju dziennym. Repeat after me, please. Powtórzcie. Living room. Living room. OK. Watch TV. Watch TV. Relax. Relax. Read books. Read books. Armchair. Armchair. Sofa. Sofa. OK, that's it. To są wszystkie słówka. Jeszcze raz. Living room. Pokój dzienny. Watch TV. Oglądać telewizję. Relax. Relaksować się. Read books. Czytać książki. Armchair, fotel. Sofa, kanapa, sofa. OK? Teraz, jeśli chcemy powiedzieć, że jesteśmy w pokoju. Living room, pokój dzienny. Musimy dodać z przodu in the living room. In the living room. OK? In the living room. Repeat. In the living room. Mhm, w pokoju dziennym. W fotelu. In the armchair. In the armchair. Albo na kanapie. On the sofa. On the sofa. OK? Czyli jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że w pokoju dziennym oglądamy telewizję, to mówimy in the living room I can watch TV. Znowu in the living room I can, mogę, relax. Mogę się zrelaksować. Kolejne zdanie. In the living room I can read books. OK? W dużym pokoju mogę się relaksować, w dużym pokoju mogę czytać książki i w dużym pokoju mogę oglądać telewizję. Najczęstsze czynności. Jeżeli chcemy powiedzieć, że na sofie możemy się zrelaksować, to mówiliśmy na sofie on the sofa. Tak? On the sofa I can relax. On the sofa I can relax. Jeśli chcielibyśmy się zrelaksować w fotelu, to powiemy in the armchair. In the armchair I can relax. Jeśli ktoś lubi relaksować się w fotelu. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że na przykład, wymyślmy jeszcze jedno zdanie, że w pokoju czytam książki na sofie. Zaawansowana teraz. In the living room I can read books on the sofa. Brawo! Potraficie powiedzieć już kilka zdań.
A propos czytania książek. Reading books. You can read books on the sofa. That's right. W następnym filmiku zaproszę Was do wysłuchania fragmentu książki braci Grimm. Wybiorę jedną opowieść, przeczytam Wam, a Wy posłuchajcie. Słuchanie jest kolejną bardzo ważną umiejętnością w nauce języka angielskiego i myślę, że warto albo zamknąć oczy, położyć się on the sofa, albo sit in the armchair, usiąść właśnie w fotelu i posłuchać. Zapraszam.